Witam was serdecznie. Okej, dwa pojemniki jeszcze. Naboje do szelby. Ładnie. Magnet. No. O. Okej. Co było? Co to za gówno? To sadzonka. Czyli co? Sadzonki zaprojektowano jako wydajną karmę dla dużego bydła. Ale z tą sadzonką jest coś nie tak. Hurra. Morderczy kurczak? Teraz już widziałem wszystko. Ładnie jest, to wszystko je. Przyciąganie ich uwagi jest niewskazane. Za późno. Siema. Aj, nie ten przycisk. A, Vature, w końcu. Mnie już nie pomożecie, ale część osób wciąż żyje. Nie śpieszyliście się, co? Nie przybywam na ratunek. Raczej na zwiady. A niech mnie. Minęło już mnóstwo czasu, a nie ma alarmu. Wojsko nie śpieszy z pomocą. Widzieliście, jak to wszystko się zaczęło? Możecie mi o tym opowiedzieć? Nie chcę, ale zdecydowanie mogę. Maszyny nie zaatakowały od razu. Najpierw tak jakby rozeszły się po zakładzie, żeby napaść wszystkich naraz. Zacząłem coś podejrzewać, kiedy roboty laboratoryjne weszły do pracowni i stanęły ludziom za plecami. Większość moich kolegów zginęła przy swoich stanowiskach. Najstraszniejsze było nie zabijanie, ale to powolne podchodzenie do ludzi. Trochę jak na zajęciach z WF-u, kiedy każe się dzieciom podzielić na pary. Dawno temu zginęliście? Nie pamiętam, ale przeżyłem dłużej niż większość pozostałych. Maszyny nie mogły się do mnie dostać, bo nie było jak wejść. Była strzelanina, a potem zewsząd zaczęły wystrzeliwać węże. Większość zginęła w pierwszych sekundach. Bardzo szybko. Roboty rozbijały im czaszki albo skręcały kark, jakby zrywały kapsle z butelki z oranżadą. Rzuciliśmy się do ucieczki, ale wtedy robot chwycił towarzysza Afanasieva. Był tu żołnierz, usiłował je zatrzymać, ale zdążył tylko powiedzieć och. Wtedy opuścił mnie strach i rzuciłem się na robota. Ostatnie, co pamiętam, to bycie martwym. Przykro mi. Rozwalimy tych skurwieli. Nie można winić maszyn, to ludzie to zrobili. Nie wygląda mi to na przypadek, gdy coś planuje się miesiącami. Okej. Jasne. Po wszystkim przyślą tu kogoś po was. Dla mnie niewiele to już zmieni. Lepiej dopilnujcie, by ten wirus, czy cokolwiek się stało z robotami, nie dotknęło też pozostałych kompleksów. A, nie mogę tutaj wejść. Myślałem, że mogę wejść, ale nie. No to idziemy tutaj do góry. O co chodzi z tą chłodnią? Badano tu możliwości przetrwania żywych organizmów w próżni. Czyli żeby sadzić rośliny na Księżycu i takie tam? Między innymi. Prowadzone tu badania obejmowały wiele dziedzin, od prymitywnych jednokomórkowych roślin po bydło i inne zwierzęta.
Okej. Dobra. Niezłe rybki pływają w tym akwarium. Dobra! Było ładne. Wyszysz, tylko gienko. Co za cholerny bajzel. Nara. Dzień dobry, Valentinie Demianowiczu. Kto? Ja? Komputer pomylił was z kierownikiem tego laboratorium. Przypomnienie. Czas zażyć leki na nadciśnienie. Odtwarzam fragment zautomatyzowanego nagrania z waszej ostatniej zmiany. Cóż. Tak. Od razu lepiej. Opera świetnie się sprawdza. Zdecydowanie. Dobra. Dziennik. Dzień 783. Co to ja miałem? A, tak. Z początku niezmiernie trudnym było dla mnie to całe niezważanie na ten krąg życia, jak to było. Potem jednak zrozumiałem, że jest to pewna forma sztuki. Krąg życia w rzeczy samej. Dlaczego w ogóle musieli wymyślać taką nazwę? Nasi przełożeni uważają, że propaganda zwiększa wydajność. Czyli dla nich personel to ledwie bezmyślne świnie, jak te zwierzęta. To nie zabijanie, to tylko podtrzymywanie kręgu życia. Ba, wiesz co, Ojbierze? Nawet jeśli jesteśmy tylko świniami, kto dał nam prawo źle traktować inne świnie? Prawda? Bardzo mi ciebie żal. Naprawdę. Bóg wie, że nie kłamie. Zginąłeś śmiercią bohatera. Myślę nawet nad postawieniem ci pomnika. Przyrzekamy, że tak zrobię. Czasem sobie myślę, że jeśli włączyć muzykę klasyczną, to konwencje stają się tak jakby... To powinno załatwić sprawę. ...tańcem śmierci. W końcu ciągle rodzą się nowe świnie. Uchwyt na miejscu. Cała świnia ciągle umiera. To nie w porządku. Czy się mylę? Do diabła z tym. Powinienem poprosić o przeniesienie do innego działu. Dzieje, że niczego nie pomieszałem. Czasowo. Nie! Trzymaj pazury z dala od tego! Nie to nagrada! Dobra, wyłączę to. No w końcu. W końcu przez to biedolić. Dobrze, musimy to wszystko otworzyć, tak? I ciebie też. Jedna świnka. Jeszcze jedna świnka.
ty. O kurde. Ja właśnie je wszystkie zabiłem? To normalny element procesu produkcji. W ten sposób pozyskuje się organiczne składniki polimeru. Gdzie to wszystko poszło? Do pracowni ALK w celu poddania syntezie polimerowej. Nawet nie chcę wiedzieć. Ale to wielkie. Nigdy nie widziałem tylu doniczek w jednym miejscu. Tutaj hodują rośliny, które zostaną wykorzystane do terraformowania Księżyca, Marsa i Wenus. Ale teraz gówno robi. Musimy znaleźć panel sterowania. Okej. Już się tutaj rozejrzę. Ciebie też załatwiłem. Git. Mało jest. Teraz mnie złapał. Małe. Wow. O, co to jest? Dynamo chwilowo odnawia energię. Zegar. Towarzyszu Wawiłow, studenci wymyślili sobie nowe zajęcie. Otóż grają w kółko i krzyżyk na krzętach hodowlanych. Jeden sadzi kukurydzę, drugi pomidory i robią z tego krem. Zamierzałem ich za to zganić, ale to całkiem niegłupia gra. Jakby nowa odmiana szachu. Co sądzicie o założeniu klubu gier rolniczych? Szlak. Nic, tylko trupy. Na ścianie jest laserowy przekaźnik aktywujący zasilanie. Dobra, zajmę się tym. Ale nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Proszę wybrać procedurę. Niewystarczająco. Więc nic nie ulepszy. Co zatem wybieracie, majorze? Broń czy zdolność? Okej, zdolność. Osiem mamy, mało. To ja bym nie chciał, odmrożenie. Wezmę ciebie.
Dobra. Okej. Nie tak. I... też nie tak. Albo i tak. Dobrze. No i git. To jak mam napełnić pojemnik? Napełnienie kriopolimerem następuje automatycznie. Musimy tylko zaczekać. Brzmi aż za prosto. On tam już? Chyba mamy towarzystwo. Wiedziałem, że nie będziemy mogli spokojnie zaczekać. Też. Niektóre przestają działać. Infekują. No już jest pełne. No nie mów. W końcu. Mamy. Zbierajmy się stąd w cholerę. I nara. Strasznie mi się podobają te wasze cholerne pojemniki. Nigdy wam się nie nudzi wsadzanie ich w różne rzeczy. Cóż, to tradycja. Tak, chyba powinniście przemyśleć te swoje tradycje. Jeśli zobaczę choć jeden pojemnik. Diagram odblokowany. Pasztet. Zapisywanie danych. Podoba ci się tu, skarbie? Moim zdaniem zakład jest strasznie dołujący. Pewnie. A co? Jest tu gdzieś coś weselszego? Oczywiście, że tak, przystojniaku. Wszędzie, gdzie mogłabym związać tych odrażających, napalonych zboczeńców. Naprawdę masz nasrane we łbie. Skarbie? To ci z pędami wyrastającymi z głowy. Tu? Nie. Ulala. To nie było dobre. No. Dobra. Dobrze.
możliwe. Widział mnie? Oj, jeszcze mnie kopnął. Nara. Dobrze. I cia. Gdzie ty jesteś? Mam cię. Mam cię. Ta shotgunka dobra jest. Wow. Ja pierdzielę. Oj, 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 oj. Mam. Słyszałeś to? Słyszę wszystko to, co wy, majorze. I co o tym sądzisz? Oskwan! O, żeż. Ogrzało cię? To jakiś żart? Łatwo, łatwo można go obudzić. Za 2 godziny, kiedy stężenie pestycydów spadnie poniżej krytycznego poziomu, obudzi się! Potrzebuję pojemnika z pestycydem. Jeden jest tam, tam w środku. Musisz znaleźć ten z oznaczeniem PA-400. Wydajemy z nich wiela w kosmos, a potem możesz sobie brać, co tylko zechcesz. Dobra, niech ci będzie. Ale czy pojemnik się nie zniszczy? Weź tą broń. Kurwa! Pompa! Trzeba nieustannie spryskiwać. Prawie nam się skończył PA-400. Musisz znaleźć ten pojemnik z polimerem. I to już! Tak, jasne, pojemnik. Może byś mi tak chociaż powiedział, jak wygląda. To żółty, taki jakby walec. Znajdź ten żółty pojemnik, albo będziemy w dupie. Żółty taki walec. Gdzie mam znaleźć ten żółty pojemnik? To pojemnik z polimerem, majorze. Zawsze są żółte. Nie powinno być go trudno znaleźć. Proszę wybrać procedurę. Oczywiście, że dalej nie. Tak, to wezmę. Szok zadaje większe obrażenia.
Zapisywanie danych. Stąd przyszedłem. Numer 1, 16 kwietnia. Mutacje. Pimpek siad! Zły pies! Pimpek. Co ja mówiłem? Mutacje wywołane przez polimer postępują. Po miesiącu obserwacji osobnika CP388, kryptonim Warszcz, zauważyłem u niego niecodzienne zachowanie. Roślina odżywia się poprzez cytozę i wypracowała sposób na ustalenie, skąd otrzyma mieszankę składników odżywczych. Dzięki czemu wyciąga w tym kierunku łodygę. Kochanie, co na obiad? Dobra. Pośpiesz się do cholery! Spokojnie. Ale to ogromne. Po kiego mieliby coś takiego robić? Był to nieoczekiwany rezultat śmiałego eksperymentu naukowego. Wy jajogłowi i te wasze pierdolone śmiałe eksperymenty. Proszę, pomóżcie mi. Musicie zasadzić we mnie nasiona. Przepraszam, co muszę? Wiem, że nie żyję. Nie chcę być bezużytecznym trupem. Moje zwłoki mogą posłużyć roślinom. Razem z kolegami pozostawimy w ten sposób po sobie ślad. Pracowaliśmy dla dobra Związku Radzieckiego. To jest powalone. Tyle wysiłku włożyliśmy w stworzenie nowych gatunków. To będzie moje pożegnanie z nimi. Nie będę mieć do was żalu, jeśli odmówić, ale... Pewnie was skremują. Zbyt wiele tu zwłok. Skremują? Nie pomyślałam o tym. Co za marnotrawstwo. Mogłam dać początek nowemu życiu. W tym zdecydowanie nie mogę pomóc. W porządku. Postarajcie się nie zginąć. To nie dzieje się naprawdę. Czuję się jak na ostrym haju. Widzę go tam. Idźmy pierwszy do tyłu. Dobrze. On jeszcze. Chłopie złoty, chodź. Nara. Idź. Jeszcze tutaj ciebie. Duże leszonko. Ale okej. Na tym zakończ ten odcinek. Pramy dalej po ostatni pojemnik. Na tym się żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia.